Na rynku pojawia się coraz więcej tańszych komponentów kompatybilnych z platformą AMD AM5. I tak oto przykładowo 16 GB RAMu typu DDR5 można kupić już na przykład za około 300 zł, a do wydajnego procesora jak AMD Ryzen 5 7600X nie potrzeba już najwyższego w hierarchii chipsetu 670, bo niedawno zadebiutowały tańsze warianty z dopiskiem B650. Dla kogo jest więc taki chipset? Dla osób myślących o przyszłości, ale jednocześnie nastawiających się na bicie rekordów wydajności. AMD poprzez powyższą tabelę jasno sugeruje, że przedostatni chipset jest skierowany do osób chcących złożyć coś z jednym bądź dwoma dyskami SSD, niekoniecznie najwydajniejszym procesorem oraz kartą graficzną dostępną obecnie na rynku, ale za to w przystępnej cenie i podążając za obecnymi trendami. Dlatego jeśli DDR4 to już dla Was synonim archaizmu, do tego chcielibyście mieć na Waszej płycie szereg udogodnień w postaci choćby szybkiego Wi-Fi wspierającego technologię MU/MIMO i BSS Color oraz najnowsze pasmo 6 GHz, czy Bluetooth 5.2, to MSI przychodzi do Was z B650M Mortar Wi-Fi. Ta stonowana kolorystycznie mikro ATX-owa płyta główna sygnowana dopiskiem MAG zdaje się oferować wszystko to, czego może chcieć mniej wymagający użytkownik zainteresowany złożeniem nowego peceta, włączeniem profilu AMD Expo w BIOSie i zapomnieniem o grzebaniu w ustawieniach po wsze czasy. Bo skoro wszystko działa, to i po co coś zmieniać? Zresztą podkręcanie obecnie to już trochę zbędna fanaberia, choć dla upartych płyta oferuje kilka opcji zabawy na stawami pamięci RAM w postaci funkcji Memory Try It, czy kilkoma trybami pracy procesora w sekcji Precision Boost. Jednak jedyna rzecz, nieobowiązkowa, ale całkiem przydatna, którą może faktycznie warto byłoby zrobić zaraz po zakupie płyty głównej, to kwestia update'u BIOSu. I MSI ułatwia ten proces na wszelkie możliwe sposoby. Wystarczy pobrać najnowszy dostępny wsad BIOSu ze strony producenta, wrzucić go na pendrive'a i w zależności czy update chcecie wykonać z działającego już peceta, czy jeszcze przed oficjalnym jego uruchomieniem, możecie wetknąć dysk flash do dedykowanego portu USB i procedurę podmiany plików BIOS aktywować przez wyznaczony ku temu guzik lub cały proces wykonać ręcznie kilkoma dosłownie kliknięciami z poziomu BIOS. Jeśli w ogóle już przy BIOSie jesteśmy, to jest on w popularnym MSI layoutcie z wyraźnie dominującym kolorem czerwonym i standardowym układem zakładek. A co na zewnątrz? Chciałbym powiedzieć, że układ złącz jest dość typowy, ale jednak no nie jest. I choć niczego mi nie brakowało w kwestii podłączeń, to czuć ograniczenia względem droższej platformy. Szczególnie intrygujący jest układ wtyczek czteropinowych dla wentylatorów. Górna krawędź posiada trzy takowe, z czego jeden jest przeznaczony dla wentylatora CPU, drugi dla pompki I/O, a trzeci to typowy sysfan. Ta konfiguracja docelowo daje opcję podłączenia tu bezpośrednio I/O 240 mm wraz z sekcją LEDów poprzez kontrolery RGB i ARGB. I ja sam wykorzystałem takie właśnie I/O 240 mm oczywiście od MSI na potrzeby schłodzenia Ryzena 5 7600X. No i okazało się ono w pełni wystarczające do okiełznania nowych 6 rdzeni od AMD. A wyniki temperaturowe prezentują się tak, jak w tej chwili widzicie na ekranie. Sekcja zasilania w postaci układu 12 plus 2 plus 1 może być zasilona z jednej lub dwóch wtyczek 8-pinowych. A po obciążeniu jej poszczególnymi zadaniami, wyniki temperaturowe prezentują się następująco. Oczywiście zasilanie do płyty głównej doprowadzimy klasycznym złączem 24-pinowym, obok którego znajduje się zresztą wtyczka USB typu C dla front panelu. Poniżej jeszcze zostały umieszczone pod kątem złącza SATA oraz USB dla front panelu i o ile te pierwsze całkiem fajnie, że właśnie pod kątem, to drugie może przy twardszych przewodach być trochę irytujące w podłączaniu. Dolna krawędź jest gęsto obsiana złączami, choć tymi już typowymi dla podłączenia elementów obudowy. Jedynie co jest tu dodane ponad standard to wtyk czteropinowy dla sysfana i złączy ARGB plus RGB, a lewa dolna krawędź to już typowo odseparowana dźwiękówka, wspierana przez 8 kanałów i kodek ALC4080. Niedaleko ogromnego radiatora sekcji zasilania odnajdziemy jeszcze jednego sysfana, baterię i w sumie tyle. MSI B650M Mortar Wi-Fi wyposażona jest w dwa gniazda PCI Express 4.0 dla dysków NVMe, a także dedykowane radiatory z fabrycznymi termopadami o przewodności cieplnej do 7 W na metr kwadratowy, co w praktyce daje możliwość schłodzenia dysku o nawet kilkanaście stopni Celsjusza po ich oczywiście zastosowaniu. A jeśli o tylnym panelu mowa, to jest tu serio bogato. Idąc od góry, odnajdziemy tu przycisk do automatycznego flashowania BIOS, złącze HDMI z obsługą rozdzielczości do 8K, DisplayPort,
dwa porty USB 3.2, w tym jeden dedykowany pod flash BIOSu, 2,5 gigabitowy port RJ45, złącze USB typu C oraz 5 kolejnych gniazd 3.2, z tym, że te niebieskie to Gen 1, a czerwone to Gen 2. Na końcu przyłącza dla anten Wi-Fi i wyjścia jack, plus złącze optyczne dla sprzętu grającego, jak i dla mikrofonu. W sensie to czerwone. Jeżeli szukacie płyty głównej, która działa, nie rzuca się w oczy, jest minimalistyczna i powinna bez problemu wystarczyć do właśnie komputera, przede wszystkim gamingowego, który umieścicie w nieco może mniejszej obudowie, no to właśnie dla, myślę, przede wszystkim takich osób i takich rozwiązań jest MSI B650M Mortar, czyli moździerz Wi-Fi. Jeżeli chodzi o produkty MSI, to już się przyzwyczaiłem, że po wyjęciu z pudełka po prostu one działają, jednak w tym wypadku już z rozpędu zrobiłem update BIOSu i w sumie warto to zrobić w każdym wypadku, ale w tym to było faktycznie zrobione automatycznie i wynikało to z tego, że inni producenci przyzwyczaili mnie do tego, że no te BIOSy są często niedopracowane i jednak warto, kupując nowy produkt, w szczególności zadbać o to, żeby BIOS był możliwie najbardziej aktualny. Z jednej strony ubolewam, że w cenie 1200 zł mamy naprawdę dosyć podstawową płytę główną, dodatkowo jeszcze w mikro ATX-ie, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi ogólnie o platformę AM5, no to jest to w tym momencie chyba jedna z najtańszych możliwości wejścia do tego właśnie świata procesorów AMD serii 7000, która jest wyposażona we wszystko, czego właściwie użytkownik potrzebuje, to jest po pierwsze, no a po drugie też w miniaturowej wersji, która będzie w szczególności atrakcyjna dla osób, które nie chcą składać wielkiego, ogromnego hegemona gamingowego, a właśnie komputer może bardziej taki kompaktowy. Już absolutnie charakterystyczne dla serii MAG jest to, że ta płyta wygląda naprawdę bardzo masywnie, jest dosyć ciężka i te radiatory to nie są tylko i wyłącznie jakieś napompowane aluminiowe wydmuszki, tylko serio te kawałki metalu sporo ważą i czuć, że ma co chłodzić tę sekcję zasilania, która zresztą i tak się nie nagrzewa bardzo mocno przy 6 rdzeniach, być może przy 8 i więcej byłoby ciężej, ale jednak uważam, że właśnie produkt z tej półki cenowej powinien być dedykowany do właśnie serii Ryzen przede wszystkim 5, w drugiej kolejności może do Ryzen 7. 6 warstw PCB, oczywiście wzmacniane porty i brak zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wykonanie czy konflikt poszczególnych złącz, przyłącz portów ze sobą, to są na pewno spore plusy, spore atuty. Jedynie minus za umieszczenie tego wtyku pod USB 3.0 pod front panel pod kątem, bo też nie wiadomo czemu, ale ostatnio producenci stosują jakieś takie bardzo dziwnie twarde i długie te kable, więc już wiem z autopsji, że podłączając tam właśnie w to miejsce przewód, z jednej strony fajnie, bo nie będzie on kolidował z kartą graficzną i z tego też pewnie powodu właśnie jest on tak zamontowany, a nie inaczej, ale z drugiej strony no potem go gdzieś tam wygiąć i schować za obudowę, no po prostu będzie ciężko, albo trzeba będzie jakoś go tak, nie wiem, dziwnie górą puszczać, więc no coś za coś, rozumiem tą decyzję, ale z drugiej strony wiem, że pewnie większość będzie miała delikatny problem, żeby to jakoś estetycznie fajnie tam w środku sobie już poukładać, no ale siła wyższa. Co do ceny, tutaj jest generalnie temat rzeka, bo z jednej strony możemy narzekać właśnie, że ceny są coraz wyższe, że jest coraz drożej i te płyty generalnie powinny kosztować dużo, dużo, dużo mniej, no ale z drugiej znowu strony, dopóki będziemy to kupować, dopóki będziemy jako użytkownicy tak naprawdę no przyzwalać na to, żeby te ceny były windowane, to windowane pewnie będą. Z drugiej znowu strony trzeba też odnotować spadek cen komponentów, takich jak pamięć RAM, dyski, może nawet troszeczkę też zasilacze się w tym momencie uspokoiły, jeżeli chodzi o ich wycenę, no a właśnie w tym momencie najdrożej wypadają płyty i procesory. No i oczywiście karty graficzne. Ale jeżeli chodzi o budowę zestawu na AM5, właśnie na przykład z tą płytą, to fajne jest przynajmniej to, że w tej cenie niczego nam już nie zabraknie. Ani pod kątem rozbudowy, ani pod kątem tego, co oferuje sama płyta. A zestaw właśnie z takim Ryzenem 5, podstawową ilością RAMu, tą płytą i jakąś sensowną kartą graficzną do gier powinno się udać skompletować w okolicy około 5,5 tysiąca, co myślę, że jak na współczesne standardy grania w 1440p w dużej ilości klatek, no to jest w miarę typowe. No i właśnie, ja sobie mogę gadać, mogę sobie oceniać, ale przede wszystkim interesuje mnie wasze zdanie na temat wyceny platformy AM5 i opłacalności. Jeżeli macie bądź się przymierzacie do zakupu, a z mojej ankiety, którą prowadzę na Instagramie, wynika, że
50% z Was jednak wybrałoby właśnie AM5, to koniecznie dajcie znać i wyraźcie swoją opinię właśnie pod tym materiałem w komentarzu, co sądzicie na ten moment, na rok 23 o zakupie AM5, czy to się opłaca, czy to jest drogo, czy to nie jest drogo. I przy okazji, jak wyglądają Wasze zapatrywania na przyszłość, a przy okazji jeszcze właśnie zapraszam na Instagrama, gdzie możecie sobie obserwować zakulisowe życie kanału PC by Techu i oczywiście jego autora, czyli mnie. No i oczywiście koniecznie zerknijcie do opisu tego materiału, tam macie przydatne linki, przekierowanie oczywiście do możliwości zakupu i poczytania jeszcze większej ilości informacji o płycie głównej, a także i do koszyka zakupowego, gdzie możecie sobie od razu kupić sprzęt właśnie wyposażony w tę płytę główną. Tymczasem dzięki Wam serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie.